Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał na moim kanale. Dzisiaj na tapet bierzemy sobie pozycję twórcy niezależnego Łukasz Bałut oraz jego Imperato. Jest to drugie wydanie, co też daje nam do myślenia, że komiks jest w porządku. No, ja to zawsze tak przyjmuję, że jeżeli coś pojawia się ponownie, nie jest to przypadek. Wcześniej miałem okazję poznać jego inną pozycję. Mowa tutaj o kodzie 1 trzecia, będzie też 2 trzecia i 3 trzecie. Świetny komiks w klimatach science fiction, cyberpunka. Nie wiem, jakbym jeszcze mógł użyć określenia, ale przede wszystkim ja tam doszukałem się wątków, tak jak w fabularnym filmie, kiedyś z Arnoldem Schwarzeneggerem, później z Colinem Farrellem. Pamięć absolutna. Imperator jest troszeczkę innym komiksem, ale też bardzo dobrym i na swój sposób zaskakującym, bo wyobraźcie sobie, jeżeli mielibyście właśnie takiego władcę imperatora, który, przepraszam, tak naprawdę nie jest tym, za kogo się uważa. Dziwne, prawda? Ale tak właśnie jest w tym komiksie. Ja to tak odebrałem. Jego, żeby w pełni zrozumieć, naprawdę trzeba go przeczytać kilka razy, bo mimo wszystko można go w moim osobistym odczuciu interpretować troszeczkę na różne sposoby. Ta pewna tajemniczość, która tutaj się pojawia, zastanawia, gdyż tak jak mówię, imperator, który rządzi tak naprawdę armią nieludzką, tylko po prostu jakiś maszyn, tak naprawdę ma tutaj nad sobą pewną tajemniczą postać, pewną tajemniczą kobietę, która daje mu satysfakcję z tej jego władczości, która jest tylko błędnym jego snem. Ja to tak odbieram. Pewna maszyna, która jest, użyjmy określenia, praworęką imperatora, to ona tak naprawdę skrywa w sobie pewną tajemnicę, pewną chęć, którą ukrywa od samego początku. Przejąć władzę. Władzę, która później pokazuje jej braki, jej bezmyślność i to, że tak jak było w przypadku imperatora, tak w przypadku tej postaci, ta tajemnicza, piękna istota, która no, jest po prostu kobietą, też jakby nie patrzeć w tym komiksie, dalej pokazuje, kto tak naprawdę tu tym wszystkim rządzi i jaki jest tego finał. Powiem szczerze, że finał mnie cholernie zaskoczył, gdyż w zbiegu tych wszystkich tutaj wątków fabularnych, gdzie jest dużo opisów, ciekawych opisów, które mają miejsce oraz przedstawienie postaci niby istniejących, i właśnie sprawozdania, które dostaje imperator, mają mu właśnie dzięki tym informacjom pokazać całość jego tej władczej chęci zdobywania dalszych, powiedzmy teoretycznie, użyjmy określenia ziem, tutaj też nam fajnie to wszystko prezentuje i przedstawia, ale mówię, mnie najbardziej zaskoczył sam ten finał serii, którego się osobiście nie spodziewałem, że, a zresztą nie powiem Wam, że i kto i dlaczego. Chciałbym, żebyście sami sobie mogli oczywiście zobaczyć to poprzez, zobaczyć, przeczytać poprzez nabycie tego komiksu. On się prezentuje w taki sposób. Widzimy, że styl Łukasza Bałuta pozostaje niezmieniony, co jest akurat na plusem, choć tutaj jest wiele fajnych nawiązań. Co do ceny 40 zł. Jest kilka opisów, ale mnie najbardziej zainteresowało to, kiedy wspominane tutaj jest o tym, że ten komiks rysunkiem bardzo przypomina Andreasa. Ja bym to tak odebrał. Tutaj właśnie chyba była mowa o Andreasie. I przede wszystkim mówimy tutaj o Cornwellu Stone'ie. Bardzo fajny komiks zresztą, który też miałem okazję przeczytać i powiem szczerze, że ten styl artystyczny idealnie mi właśnie pasuje do tego, o którym wspomniałem. I co tutaj dużo mówić, to jest tylko i wyłącznie mega komplementem dla Łukasza Bałuta, bo
jeżeli się wzorować i faktycznie tak jest, to najlepiej na tych właśnie mistrzach, gdzie ja wtedy bawiłem się świetnie, móc podziwiając te rysunki i nie ukrywam, że w tym momencie, w tym komiksie, czyli mowa tutaj o Imperatorze, jest to samo. Mega szacun dla Ciebie, Łukasz, i ja wierzę, że to nie jest ostatnia taka pozycja, gdzie będziemy mogli właśnie w ten sposób to podziwiać, no bo mimo wszystko, że czuć też było w kodzie, który też, tak jak wspomniałem, miałem okazję poznać, że to jest Twój styl artystyczny, ale cały czas nad nim pracuj i rób to tak dobrze, jak robisz właśnie tutaj, bo po prostu to jest dla mnie świetna sprawa. Komiks na swój sposób czyta się czasami dość specyficznie, powiem szczerze, ale ma w sobie on jakiś taki urok, że chcemy poznać dalsze losy, powiedzmy, tych bohaterów, dość nietypowych bohaterów, bo ich tak naprawdę głównie tutaj mamy trzech, a reszta to są tacy troszeczkę statyści, jak w filmach. Naprawdę świetny w klimacie takiego science fiction, naprawdę mrocznego, do końca nawet bym powiedział niezrozumiałego, ale trzymającego w małym napięciu, bo mimo wszystko, mimo tej, powiem wprost, głupoty tego oto bohatera w późniejszym etapie fabularnym, to i tak jest mega fajnie to poprowadzone, gdzie on myśli, że ma tą władzę, o której tak marzył, którą musiał zdobyć podstępem. Okazuje się, że jednak tak nie jest. Mówię, finału wam nie chcę zdradzać, ale mogę wam za to dodać taką ciekawostkę, która mnie mega nakręciła. Mówię wam szczerze, dlaczego? Kot 1/3 jest po prostu świetny. To jest rewelacyjna historia, właśnie taka, jak powiedziałem, pamięć absolutna. I tutaj mamy takie malutkie smaczki odnośnie kodu 2/3 i 3/3. I ja wcześniej z tym nie miałem styczności. I kiedy mogłem zobaczyć dalej, no już pomijając to, bo to jest właśnie kod 1/3, ale później jak to wszystko wygląda w dalszych tomach, które się ukażą w dalszych tych dwóch częściach, to się uśmiechnąłem. Uśmiechnąłem się z tego względu, że tak jak mówię, świetnie to wygląda. Troszeczkę dało mi namiastki tego, na co tak czekam. Naprawdę, Łukasz, czekam. I ja mam nadzieję, że się sprężysz i jak najszybciej dasz nam poznać dalsze losy właśnie bohaterów. Tutaj kilka dodatkowych rysunków, także mówię, świetnie wydana pozycja z sporą ilością dodatków, jak na tak niedużą pozycję, w przyzwoitej cenie, ładnie wydana, po prostu na plus. Więc gdybyście chcieli, na dole w opisie znajdziecie link, gdzie możecie sobie kupić ten komiks. Ja tymczasem zachęcam was do zasubskrybowania kanału, skomentujcie, polubcie, udostępnijcie, dajcie mi znać, co wy o tym sądzicie, a także zaglądajcie na stronę lubiekomiksy.pl, fanpage na Facebooku oraz konto na Instagramie. Tymczasem z wami się żegnam, widzimy się w kolejnych materiałach. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!